Witam wszystkich 21 listopada. Nową aktualizację rynku kryptowalut. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. I tak zaczniemy sobie od wykresu Bitcoina na D1. Tutaj ten wykres oparty na kręgach. Wsparcie pierwsze, które mamy na. Może przejdźmy tu na jednodniowy interwał. Wsparcie, które jest 36773. Tutaj mamy wyznaczone to wsparcie. Widzimy, że cena cały czas utrzymuje się ponad nim. Targety, które na ten moment są, to jest 38530, 37940 jako opory. Ma wsparcie 36800 i 36100. Jeżeli wybijemy poziom 36100 i zamkniemy świecą dzienną, no spodziewałbym się większych spadków wtedy. Natomiast no, na ten moment w dalszym ciągu utrzymujemy się w tej strefie, z której możemy zobaczyć te poziomy 38, 38500. Takie podbicie możemy zobaczyć tutaj na Bitcoinie. Kolejnym wykresem, którego sobie przejdziemy, jest to na niższym interwale, tym razem na 4-godzinówce. Tutaj mamy tych stref wsparcia, tutaj jest bardzo dużo po drodze. Najważniejsze wsparcie dla mnie 34800 i 35900 tutaj, tak? To są takie dwa najważniejsze poziomy. No, my widzimy silną reakcję popytową z 36200. No i to odbicie tutaj zatrzymało się na mierzeniach FIBO i kolejne targety ewentualne, które cena może osiągnąć, no to na ten moment jest 37700, 38400, 38500, tam te rejony. Tutaj. Ok, i mamy tutaj 38553, czyli to pokrywa nam się z tymi poziomamy, które mieliśmy wyznaczone wcześniej. Kolejny walor to będzie Ethereum. I na Etherze no widzimy, że bardzo szarpie dzisiaj rynkiem. Mieliśmy zejście w okolice 1950, stąd reakcja popytowa, taka odwrócona głowa z ramionami. Nam się tutaj ramię, głowa, ramię. No widzimy reakcję popytową. Pierwszy opór 1999, czyli tam okrągłe 2000 i górna krawędź kanału 2051. Jej wybicie, no to mogłoby skutkować dojściem do okolic 2130 na Etherze. No i tak się poruszamy w tym kanale od dołu do góry, od dołu do góry. Ja spodziewam się tutaj przetestowania dolnej krawędzi. Najsilniejsze wsparcie dla mnie 1908-1901, ta strefa tutaj, żeby wybity ten dołek i przetestowanie dolnej linii trendu tego kanału spadkowego i odbicie prawdopodobne od EMY 200 na 4-godzinówce. Jesteśmy pod EMY 20 i myślę, że będziemy zmierzali w tą stronę tutaj. W przypadku wybicia ponad ten poziom i utrzymania się target 2051 na Etherze. Tutaj jeszcze inne mierzenia możemy zobaczyć sobie. Mamy taki trójkąt, z którego no, wybiliśmy dołem, ale to jest taka druga banda, która zawsze tam utrzymywała tą cenę. No i widzimy, że 955 praktycznie zaliczony punkt. Niemniej jednak dla mnie najbardziej interesujący jest ten box, co tutaj się zadzieje między 1884 a 1863 i tego zejścia bym się też tutaj w te rejony. Natomiast w przypadku wyjścia górą z tego trójkąta, no to 2075, 20123 tutaj na tej linii jak najbardziej są realne. No ale to byśmy musieli wyjść górą tego trendu spadkowego tutaj, co mamy. Ja oczekuję tutaj zejścia ceny w te rejony 100, 1884, 1863 jako najważniejsze wsparcie z przystankami tu po drodze. Możemy sobie je wyznaczyć na podstawie takich tradycyjnych mierzeń FIBO, gdzie te reakcje mogą się pojawić. 61 widzimy, że reagujemy. Kolejny poziom to jest 1923, no i ten 1826 jako takie następny poziom, do którego cena może się zbliżyć. Dobrze, to mamy Ethereum ADA teraz.
Na Adzie mam wyznaczony pierwszy poziom, gdzie dokładałem sobie pozycję i realizowałem pozycję z shorta. Mamy też tą głowę z ramionami, która nam się tworzy, linia ramion 0,35, wybicie tego poziomu, no to najprawdopodobniej dla mnie jest ta strefa 32, 514, 31, 994. To jest takie najsilniejsze wsparcie w tej chwili na Matiku dla mnie. Ja sobie tutaj pozwolę umieścić alert. Jakbyśmy tutaj spadli, no to możemy próbować dokładać tutaj pozycji, bo są to naprawdę okolice cenowe, które mi odpowiadają. Następne targety mam tutaj poniżej, niemniej jednak ten jest jak najbardziej ok dla mnie, jak chodzi o dokupienie i budowanie tej większej pozycji pod ewentualną przyszłą hossę Algorand dla mnie 0,1193, tutaj ten poziom jest kluczowym poziomem, jego wybicie, no to już później może się posypać cena, kolejny przynajmniej 0,1112, niżej nie sądzę, żebyśmy spadali na ten moment. Gdyby się tak stało, no to okolice 10 centów tutaj, przepraszam, no 10,33, 32, kolejny poziom wsparcia. W przypadku podbicia, no spodziewam się dojścia tej korekty tutaj w te rejony. W przypadku podbicia, no tu mamy poziomy oporu, które są dla mnie, jest 0,1384, taki najważniejszy poziom. Jego wybicie, no myślę, że może skutkować wyjściem górą i dojściem do jakichś targetów tutaj w okolicach 0,1646. Tak wygląda tam na Algorandzie, AVAX. To są poziomy takie najbliższe, które są dla mnie atrakcyjne, jak chodzi o dokładanie do pozycji długiej 19,667 i 19,191. Jako taka okazja zakupowa, no wiadomo, że tutaj mamy wsparcie w tym momencie. Natomiast ten taki najmocniejszy poziom 0,61 całego tego ruchu, no to mamy tutaj w okolicach 16,61. Także ten poziom, no a później to już 11 i tutaj ta strefa, gdzie ja wchodziłem osobiście w longi i no tutaj będę po prostu dokładał pozycji, ponieważ część tych profitów już mam zrealizowanych. Pierwsze targety były tutaj na poziomie 19, kolejne na poziomie 24 dolarów, także z tych zrealizowanych tych profitów będę tutaj dokładał na tych poziomach sobie pozycję. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek, moje zagrania, także to jest to, co ja widzę na rynku. Nie jest żaden pewnik. Arbitrum również znajdujemy się w lokalnym trendzie spadkowym. Tutaj osiągnęliśmy ten poziom, gdzie ja dokładałem sobie, dokupowałem po prostu kolejne tokeny i powiększałem tu moją pozycję długą z tego boksa. Kolejny poziom, gdzie będę próbował coś tam dołożyć, 0,92 tutaj. No i ten boks poniżej, zielony, który jest dla mnie takim kluczowym boksem. Jego wybicie, no to myślę, że może się cena bardzo, bardzo posypać. Natomiast no tutaj te poziomy są dla mnie w tej chwili atrakcyjne na arbitrum pod dalszą akumulację. Te profity podobnie realizowałem tutaj od tych poziomów do tego. Tu był ostatni take profit na tym 1,21 i myślę, że to była dobra decyzja, jak widać. No, tutaj znajdujemy się w takim lokalnym trendzie spadkowym. No mamy tą tendencję taką spadkową, nawet kanał by można powiedzieć, że nam się tu utworzył. No. Coś takiego, w którym się poruszamy, kanał spadkowy, dotarliśmy do wsparcia. Jedno, co jest niepokojące, to jest to, że zamknęliśmy się pod MU200. Ona została wybita, silna reakcja popytowa, natomiast no, będę obserwował 0,92 i ten boks jako kolejne targety zakupowe, gdyby ten trend był kontynuowany.
Atom tutaj, ta strefa była silnym wsparciem. Jeżeli świeca dzienna zamknie się pod, może nawet nie dzienna, tylko 4-godzinowa, zamknie się pod nią, to będzie ta strefa jako opór. Na ten moment wybijamy ją knotami. Kolejny target, który mnie będzie interesował, gdzie będę dokładał pozycji na atomie, to jest 8086. I ten poziom będę obserwował dla siebie. I to chyba wszystko. Aha, jeszcze tutaj RNDR-a sobie omawialiśmy dzisiaj. Ja to wrzucałem na naszym forum. Tu się nic nie zmieniło. Zrobiliśmy zasięg korekty po raz best. Tu pokazywałem tą głowę z ramionami, która nam się utworzyła. Wybicie linii ramion, wybicie zasięgu tej korekty. No to jest zejście dla mnie tutaj do poziomu 2,72. A ja osobiście też tu będę sobie akumulował RNDR-a, także warto tutaj zwrócić uwagę na to, co się będzie działo na tych poziomach. Kolejną pozycją, na którą ja zwróciłem uwagę dzisiaj, to jest Quantum. Quantum schodzi nam niżej. Dla mnie poziomem zakupowym jest 92,93, także obserwuję to, co tutaj się zadzieje. Czy ta strefa zostanie wybita, jak się zamknie 4-godzinówka? Gdyby tak było, no to ten 92,93 jest to dla mnie taki poziom, na którym ja będę dokupował. Realizowałem zyski na poziomie 110, także tutaj będę ponownie wchodził w pozycję. XRP czekam na zejście do tych poziomów. Tutaj zamykamy się pod EMA 200 na 4-godzinówce i ten poziom 0,56696, 0,57 jest dla mnie takim kluczowym poziomem. Wybicie tego poziomu 0,54 i 0,53, tutaj zejście niżej. Także też XRP obserwuję dla siebie pod ewentualne dalsze wzrosty. Pierwszy taki ważniejszy opór, on jest troszeczkę wyżej. Tutaj mamy na 62,345. To jest nasz taki poziom oporu, który nam trzyma cenę prospadkowo. Jego wybicie, dojście w okolice 65, ale to będziemy sobie mierzyć. Najpierw tutaj musimy się uporać z tym oporem. Jeżeli spadniemy do 0,56, ja dokładam pozycję tutaj na wzrosty. No po prostu będę sobie budował pozycję długą. Też tutaj możemy sobie poprowadzić taką lokalną linię trendu spadkowego. Widzimy to jedno wybicie newsowe, które było, także ja nie biorę tego pod uwagę w ogóle, bo tych manipulacji na rynku jest bardzo dużo teraz. Wybicie tej tendencji będzie dla mnie sygnałem prowzrostowym na interwale 4-godzinowym. Może tutaj to usuniemy. Też jakiś taki kanał może nam się tutaj utworzy na. Jaki kanał spadkowy jest ponadbijany. Te knoty są bardzo powyciągane. Niemniej jednak te poziomy jak najbardziej dla mnie są do osiągnięcia przez XRP. To wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Życzę wszystkim udanego wieczoru. Jeżeli macie jakieś propozycje, piszcie w komentarzach. Postaram się przeanalizować. No i do usłyszenia na jutro, najczęściej aktualizacji.